Cześć, z tej strony Jacek z bloga systemtrader.pl, a w tym filmie pokażę w końcu jakąś strategię aktywną. Dotychczas mówiłem przede wszystkim o strategiach pasywnych, o portfelach stałych. To tym razem przyszedł czas na to, aby powiedzieć coś o strategiach aktywnych. W zeszłym roku, w 2019, napisałem obszerny artykuł na swoim blogu opisujący strategię GEM, czyli Global Equities Momentum. I... Ten artykuł cieszył się bardzo dużym powodzeniem, chyba zresztą z dobrych powodów, ponieważ strategia jest bardzo prosta, a zarazem bardzo efektywna. W dużym uproszczeniu strategia polega na tym, że w portfelu trzymamy akcje amerykańskie lub akcje reszty świata, w zależności, który rynek jest mocniejszy, ale to tylko w momencie, kiedy ten rynek akcji jest silny. Natomiast gdy rynek akcji jest w odwrocie, to wtedy do portfela lądują obligacje jako taka bezpieczna przystań dla kapitału w sytuacji właśnie, gdzie ten rynek akcji jest słaby. I to bardzo pozwala znacząco zredukować ryzyko inwestycyjne w postaci obsunięć kapitału w okresie bezsy na rynku akcji. No i dodatkowo taka strategia jest bardzo leniwa, bo tak naprawdę przeciętnie za okres 70 lat generowała jedną do dwóch transakcji w roku. Natomiast o ile sama strategia jest bardzo prosta i jest to jej wielką zaletą, to wymaga oczywiście to sporej edukacji i takiego niemałego wysiłku i dyscypliny, aby takie narzędzie docenić i z sukcesem zastosować w praktyce. Ponieważ to, że widzimy, iż wynik za 70 lat, za który zresztą niebawem pokaże, jest piękny, to nie znaczy, że tu i teraz też jest pięknie. I trzeba się wykazać niemałą dyscypliną i zrozumieniem, aby móc wytrwać w podążaniu za taką strategią. Na tym wykresie widzimy trzy kolory i trzy linie, które pokazują tak naprawdę ile procent stopy zwrotu wygenerował dany walor za ostatnie 12 miesięcy. I przykładowo widzimy tutaj, że mamy bony skarbowe Stanów Zjednoczonych 3-miesięczne i one za ostatnie w tym okresie 12 miesięcy wypracowały niemal 2%. Natomiast mamy też akcje amerykańskie SP 500. One z kolei wypracowały w tym badanym okresie za ostatnie 12 miesięcy ponad 10% i wreszcie mamy akcje reszty świata bez Stanów Zjednoczonych. Czyli można powiedzieć, że świat akcji, rynek akcji... Globalne dzielimy na dwie części, Stany Zjednoczone, które mniej więcej mają 50% kapitalizacji i reszta świata bez Stanów Zjednoczonych. I tutaj to właśnie ten zielony kolor, te akcje za ostatnie 12 miesięcy w tym badanym okresie miały stopę zwrotu ponad 2%. I cała sytuacja polega na tym, że na początku sprawdzamy, czy rynek akcji amerykańskich za ostatnie 12 miesięcy wygenerował większą stopę zwrotu niż ta czerwona linia, czyli można powiedzieć to jest stopa wolna od ryzyku. Dlaczego tak się o tym mówi? Dlatego, że to są bony skarbowe. I bardzo mało, mało prawdopodobne jest, że jeżeli byśmy zainwestowali w takie bony skarbowe, że stracilibyśmy swój kapitał. Mówię tutaj oczywiście o kwestiach nominalnych, to znaczy mało prawdopodobne jest, że kupimy takie bony i, i te bony nie będą wykupione przez rząd Stanów Zjednoczonych. Kwestia inflacji to jest inna rzecz. Natomiast dlatego porównujemy, czy rynek amerykańskich akcji jest powyżej stopy wolnej od ryzyka, dlatego że o ile dziś mamy niskie stopy procentowe, to bywało tak, że te stopy procentowe były powyżej 10-15%, a więc wtedy to, że akcje zarabiałyby nawet 15%, to jeszcze niewiele mówi, jeżeli 15% można było mieć bez ryzyka na obligacjach czy na bonach skarbowych. Dlatego też porównujemy, czy stopa zwrotu z rynku amerykańskiego jest powyżej tej czerwonej linii, czyli stopy wolnej od ryzyka. Jeżeli tak, to znaczy, że będziemy inwestować w akcje. Tylko teraz jeszcze musimy sobie odpowiedzieć, czy w akcje amerykańskie, czy akcje reszty świata. W tym przypadku warunek jest prosty. Inwestujemy w te akcje, które są w ostatnim minionym, 12-miesięcznym okresie silniejsze. No i w tym przypadku, jak widzimy, akcje amerykańskie urosły mocniej niż akcje reszty świata. Gdyby sytuacja była taka, że ta niebieska linia znajdowałaby się poniżej czerwonej, to wówczas inwestujemy w obligacje. Obligacje w oryginale podanym przez Gary'ego Antonaciego, czyli autora tej strategii. Obligacje o, z okresem wykupu do 5 lat. I to właściwie tyle. Raz, do, raz w miesiącu sprawdzamy właśnie sobie taki wykres, czy stopy zwrotu za ostatnie minione 12 miesięcy i trzymamy w portfelu to, co nam ten wykres mówi. To jest wszystko. To teraz sobie przejdźmy w takim razie do aplikacji i zobaczmy, jak to wygląda w aplikacji. I tutaj mamy ustawienia tej strategii GEM. Jak widzimy tutaj mamy akcje amerykańskie, akcje reszty świata, mamy risk free, czyli stopy wolną od ryzyka i mamy w tym przypadku obligacje dziesięcioletnie. Niestety, żeby móc zrobić test dla Was za okres ostatnich 70 lat, cofnąć się do roku 1950, muszę korzystać z tych danych. Nie mam danych, które sięgają tak daleko dla obligacji pięcioletnich. I to właściwie tyle. Więc wynik takiej strategii za ostatnie 70 lat prezentuje się następująco. Tutaj mamy w tej kolumnie Gem, Global Equity Momentum. I mamy również tutaj jako benchmark, jako porównanie S&P 500. I za ostatnie 70 lat, w latach 1950-2019, ze startowego kapitału 100 tysięcy dolarów, no, mielibyśmy tutaj ponad miliard dolarów, dla porównania S&P 500 miałoby około 6, ponad 6 razy mniej, 185 milionów. Wciąż to są abstrakcyjne, astronomiczne kwoty. Stopa zwrotu z, dla strategii GEM w tym okresie 70-letnim jest ponad 14%. S&P 500 ma około 3% niespełna mniejszą stopę zwrotu. I wydawałoby się, hmm, no i co z tego? 3% to nie brzmi jako coś wielkie, nie wiem, co będzie game changerem, no ale jak widzimy... Procent składany w czasie robi ogromną różnicę i 3% na korzyść GEM powodują, że po 70 latach wynik jest ponad sześciokrotnie wyższy. Jeżeli sobie tę stopę zwrotu urealnimy, czyli nałożymy na to inflację, to za 70 lat GEM średniorocznie generował stopę zwrotu ponad 10%. Dla porównania tutaj mamy SP 500. Ale to, co jest nawet jeszcze ciekawsze, to obsunięcia, maksymalne obsunięcia w tym okresie dla tych danych obsunięcie dla S&P 500 wynosiło ponad 50%, a ponad dwa razy mniej dla strategii GEM. Również obsunięcie, przepraszam, standardowe odchylenie strategii portfela, czyli to jak bardzo zmienny jest ten portfel, również w przypadku strategii GEM jest mniejsze niż dla indeksu S&P 500. Jeżeli chodzi o stopy zwrotu, to tutaj możemy sobie w aplikacji przeglądnąć, jak to wygląda miesiąc po miesiącu przez te 70 lat i, e, i sprawdzić sobie w szczegółach. Natomiast e, możemy sobie też zerknąć na stopę zwrotu w ujęciu takim e, w ujęciu takim powiedzmy za cały okres tylko sobie musimy tutaj słuchajmy sobie i zobaczmy jak ta stopa zwrotu wyglądała za ten czas 70 lat oczywiście taki wykres bardzo fajnie się ogląda natomiast on sam w sobie jeszcze poza tym że widzimy że strategia zarabia niewiele mówi ponieważ skrywa to że tak naprawdę te Małe ząbki w dół na tym wykresie to jest często powód do tego, aby porzucić taką strategię, ponieważ to inwestowanie wcale proste nie jest. Ok, to jeżeli chodzi o okres taki powiedzmy 70-letni, to te wyniki wyglądają w ten sposób. Natomiast ja chciałbym pokazać na czym jeszcze polega ta przewaga tej strategii, jeżeli weźmiemy sobie na tapetę jakieś konkretne przykłady. I Widzimy tutaj na wykresie S&P 500 wraz z reinwestowanymi dywidendami i widzimy jak w roku 2000 mamy początek tzw. Tak bańki dotkomowej czyli internetowej. Rynek się załamuje. Później mamy hossę i znów w 2007 roku przychodzi wielka bessa na rynek. I oczywiście rynek się załamuje i generalnie te wszystkie zwroty, które były piękne tutaj, jeżeli chodzi o rynek akcji wypracowane w tej bańce dotkomowej, wszystko zostało stracone i w roku 2009 inwestorzy byli na stracie, którzy nie wyszli odpowiednio z rynku wcześniej. Oczywiście wyjście z rynku i w ogóle aktywna strategia to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, ponieważ tutaj... Działa wiele czynników psychologicznych, dla których ludzie się zachowują w ten, a nie inny sposób i dlaczego też te rynki wcale nie są takie efektywne. Ale żeby nie przedłużać, wyobraźmy sobie taki okres właśnie 2000, 2009 i zobaczmy, że za niemalże 10-letni okres S&P 500 wygenerowało ujemną stopę zwrotu. Dziś mówimy bardzo dużo o S&P 500, o rynku akcji, ponieważ od roku właśnie 2009, praktycznie ten rynek z dużą korektą w marcu 2020 na no skutek COVID-19 spadł, to tak naprawdę ten rynek akcji ma bardzo, jest w bardzo mocnym trendzie wzrostowym i zarabia pieniądze. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jak inwestor by się czuł, gdy inwestuje niemal 10 lat i generuje tak naprawdę ujemną stopę zwrotu. I to całkiem bardzo mocno ujemno, bo minus 6,5% w tym okresie, 2000, wrzesień 2000 do marzec 2009. Natomiast JEM, dzięki temu, że w momencie, kiedy rynek akcji spadał, uciekał z tego rynku i wchodził w obligacje, a jak rynek zaczął rosnąć, ponownie na niego wracał, wygenerował tak naprawdę dodatnią stopę zwrotu. I co też piękne miało wiele mniejsze obsunięcia kapitału, tutaj ponad 50% versus niespełna 15%. To właśnie pokazuje siłę tej strategii. Ale żeby też być tak zupełnie transparentnym i uczciwym, to, że strategia zarabia w długim terminie, to nie oznacza, że dzieje się tak zawsze i że w każdym momencie pobijamy portfel pasywny. I tutaj mam przykład Strategii GEM już z danymi bazującymi na notowaniach ETF-ów, które są wykorzystane dla tej strategii, ponieważ tę strategię można w prosty sposób właśnie zaimplementować przy pomocy ETF-ów. I jak widzimy od roku 2008, czyli tak daleko jak udało mi się sięgnąć dla danych ETF-u, do dziś, czyli do 2 lipca 2020, strategia GEM wygenerowała średnią stopę ponad 6% roczną, gdy S&P 500 niemalże 10%. Czyli strategia gem przegrywa tutaj z pasywnym indeksem, portfelem. I to jest bardzo ciężki moment dla inwestora, ponieważ to pokazuje, że trzeba naprawdę rozumieć, co się robi i dlaczego to się robi, żeby móc taką strategią w takich momentach wytrwać. To, co na pocieszenie można tutaj dodać, to że obsunięcie kapitału było mniejsze w tym badanym okresie. Tu 33% versus 47%. Ale wciąż to pokazuje, że wcale tak łatwo inwestować nie jest. I zerknijmy sobie jeszcze na rok 2008, ale to zerknę sobie tutaj, ponieważ mam pełne wyniki. I jak widzimy w roku 2008, kiedy no, można powiedzieć, waliły się rynki światowe jeżeli chodzi o, o rynki właśnie finansowe, w 2008 roku ta strategia wyszła obronną ręką i zarobiła jeszcze nawet 5%, w 2009 wygenerowała taką stratę minus 4% z Hakiem. To jest bardzo dobry wynik. I to jest właśnie zaleta tej strategii, że kiedy mamy sytuację taką, gdzie rynek naprawdę wchodzi w głęboką bessę, i ta bessa trwa nieco dłużej, to my mamy niemalże gwarancję przy takiej strategii, że my z tego rynku wyjdziemy i wrócimy dopiero na rynek wtedy, kiedy zaczynają się wzrosty. Natomiast to też nie oznacza, że zawsze to tak fajnie działa, ponieważ w roku 2020, w marcu te spadki były tak bardzo szybkie, a później rynek tak szybko zawrócił w górę, że ta strategia opuściła ten rynek akcji z opóźnieniem, a później z opóźnieniem powróciła na ten rynek akcji. I to jest bardzo frustrujące dla wielu inwestorów, ponieważ no, widzą wtedy, że tak naprawdę nic nie robienie, tylko trzymanie tego pasywnego indeksu w portfelu wystarcza, żeby zarabiać. Zgadza się, jest to prawdą, ale nie zawsze. Dlatego też trzeba mieć świadomość, że jeżeli inwestujemy aktywnie, to po pierwsze, nie oczekujmy, że wyniki będą tu i teraz w przeciągu roku, dwóch, tylko spoglądajmy na dłuższy okres, najlepiej dla całego cyklu Hossa-Bessa. I tam wtedy strategia aktywna powinna wygrywać ze strategią pasywną. I to nie zawsze tylko w kontekście y, zysku, ale też y, spoglądając na inne parametry, jak na przykład obsunięcie kapitału. I to też może tak być, że strategia aktywna być może zysk nawet wygeneruje mniejszy niż indeks w danym okresie, ale przy mniejszej, mniejszym obsunięciu kapitału, przy mniejszym ryzyku. Wracając do tych wyników już bazujących na danych ZTF-a, tutaj widzimy, jak wyglądało od roku 2008 do, do dziś, można powiedzieć, inwestowanie taką strategią i widzimy, że kilka lat było na stracie. Generalnie ta strata tutaj nie przekraczała 10% poza obecnym 2020 rokiem. Jest w tym momencie minus 14%, no ale rok się jeszcze nie skończył. Zobaczymy co wydarzy się w kolejnych miesiącach. Także nie jest to żaden samograj, nie jest to żadna magia, jeżeli chodzi o taką strategię. Za tą strategią jest konkretna logika, która... Mówi, że Momentum to jest anomalia rynkowa, która cały czas się powtarza. Igin Fama, czyli laureat Nagrody Nobla, między innymi za swój wkład w takie rzeczy jak chociażby hipoteza rynku efektywnego, która mówi, że ciężko jest rynki pobijać, ponieważ te rynki są przez większość czasu, znakomitą większość czasu, efektywne. To nawet on przyznaje, że Momentum, na którym oparta jest strategia GEM, jest taką anomalią, która cały czas wszędzie występuje, co wynika przede wszystkim z kwestii behawioralnych. To znaczy na rynku są ludzie i ci ludzie mają emocje i te emocje w pewnym momencie przysłaniają zdroworozsądkowe, trzeźwe, że tak powiem, myślenie i dzięki temu powstają anomalie, które jeżeli ktoś jest w stanie wykorzystać, to może zgarnąć tak zwaną premię za ryzyko i zarobić więcej niż rynek. Tak mówi przynajmniej teoria. W praktyce widzimy, że dla okresu 70-letniego strategia działa i jak zwykle pojawia się pytanie, ale co będzie w przyszłości? Czy ta strategia też będzie działać? I tutaj też się pojawiają od razu pomysły, jak można taką strategię ulepszyć i tak dalej. To jest bardzo szeroki temat i ja nie chcę w tym filmie już w to wszystko wchodzić, natomiast generalnie tylko powiem tyle. Jeżeli chodzi o inwestowanie, to zawsze w inwestowaniu jest obecny element wiary, jakkolwiek śmiesznie by to brzmiało. Czy to inwestujemy aktywnie, czy to inwestujemy pasywnie? Musimy wierzyć, że to, co historycznie się działo, będzie również mniej więcej chociaż przypominać e, w przyszłości. I jak to mówił Mark Twain, o ile historia nie powtarza się, to ona się rymuje i dlatego też liczymy na to, że tutaj też się będzie rymowała. A ponieważ strategia Dżem oparta jest na momentum które z kolei jest wynikiem, jak mówiłem, błędów behawioralnych, psychologicznych pośród inwestorów, to mało prawdopodobne jest, żeby nagle uczestnicy rynku byli na tyle, powiedzmy, racjonalni, żeby mogli się tych błędów pozbyć, że nagle to momentum przestanie funkcjonować. Natomiast oczywiście możliwości poprawy, czy usprawnienia, czy też rozbudowy tej strategii można mieć wiele. I o ile na przykład tutaj, w tym konkretnym przypadku, ta strategia jest na koniec każdego miesiąca odpalana. To znaczy, to nie znaczy, że jest strategia od razu generuje jakiś sygnał kupna sprzedaży, ale w ostatnim dniu miesiąca sprawdzamy, czy jest coś do zrobienia. I taką bardzo prostą formą nie wiem, jakby to powiedzieć, usprawnienia tej strategii jest na przykład podzielenie kapitału na dwie równe części i pierwszą część sprawdzamy na przykład w połowie miesiąca, a drugą część sprawdzamy na koniec miesiąca, jeżeli chodzi o spełnienie tych warunków. I dzięki temu na przykład możemy uniknąć takiej sytuacji, gdzie rynek bardzo szybko na przykład pikuje w dół. Jest początek miesiąca, a my musimy czekać do końca miesiąca, żeby zobaczyć co strategia powie, co może być bardzo ciężkie i myślę, że wielu inwestorów w marcu, którzy inwestowali taką strategią, przeżyło dokładnie coś takiego. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli ktoś chciałby więcej o tej strategii się dowiedzieć, nauczyć, to po pierwsze, zapraszam do pobrania darmowej póki co, przynajmniej do końca tego roku, aplikacji System Trader na linku, który jest podany w opisie do tego filmu. Również zapraszam do dwóch bardzo obszernych artykułów, które opisują tę strategię i pokazują, jak w praktyce można ją wykorzystać z wykorzystaniem ETF-ów. Także z mojej strony to wszystko. Życzę powodzenia nie tylko na gruncie inwestycyjnym. Pozdrawiam serdecznie. Bye-bye.